Palić mi pierwsza połowa, gdzie za dużo tych błędów się wkradło i wydaje mi się, że w drugiej graliśmy już zdecydowanie lepiej. No właśnie, tak naprawdę jest zero z tyłu, ale do dzisiejszej gry obronnej można mieć trochę zastrzeżeń, no bo sytuacji Górnik jednak miał trochę. No miał Górnik parę tych sytuacji, niemniej jednak no, zagraliśmy na zero z tyłu i to trzeba podtrzymywać. Po meczu we Wrocławiu, teraz tam była porażka, teraz remis, 5 punktów przewagi nad strefą spadkową. No to mimo wszystko jest jednak nie najgorsza sytuacja przed ostatnimi meczami. No tak, ale trzeba mieć się cały czas tutaj na baczności i na maksa wychodzić na każde kolejne mecze. Teraz bardzo potrzebne jest nam zwycięstwo. Gramy z Podbeskidziem, idziemy następny mecz u siebie i będziemy robili wszystko, żeby im się zrewanżować za tą porażkę 0-3 tutaj. No właśnie, wspomniałeś o meczu z Podbeskidziem. To jest chyba mecz, w którym można już sobie tak zapewnić niemalże matematycznie to utrzymanie. To znaczy, no, w piłce różne sytuacje bywają i dopóki to nie będzie pewne, to tak naprawdę nie będzie miało to miejsca. Musimy wyjść, wygrać i jeżeli to utrzymanie już matematycznie będzie pewne, to wtedy dopiero odetchnąć z ulgą.